Witamy hodowców i kolegów z kraju. Szczególnie pozdrowienia do kraju dla wszystkich hodowców. Nasza historia z hodowli zaczęła się szczególnie u mnie w 1989 roku. Hodowlę zbudowałem na dwóch gojemnikach, które w tym czasie byli mistrzami Niemiec. Były to hodowle, które zdobywały mistrzowskie nagrody w tym czasie. Największy naszym zdobyczą, można powiedzieć, jest samiczka 557. Cały gołębnik jest zbudowany na niej. Nie mając tego gołębia, na pewno nie byłoby tych wyników. Synowie od niej, szczególnie Tyson 655, są gołębiami, które po prostu dalej prowadzą i potomstwo od nich robisz wysokie wyniki. W naszej hodowli są dwa olimpijskie gołębie, Olympic Mariola, Olympic Madeleine, które zdobyły naprawdę super wyniki. Jak chodzi na dzień dzisiejszy, wyniki są super, szczególnie rok 2021 był rokiem bardzo szybkich gołębi. Zdobyliśmy w tym okresie na 14 wkładań 11 pierwszych konkursów. Sezon 2021 był naszym jeden z najlepszych sezonów. 2022 tak samo jest dobrym sezonem i myślę, jak wyjdą te wszystkie wyniki, się to potwierdzi. Historia tego naszego gołębnika zaczęła się od tego gołębia, to znaczy od 557. Mając tego gołębia, były i są wyniki. Będąc matką naszych gołębi wszystkich i budową tego naszego gołębnika, jesteśmy jej bardzo wdzięczni. No, ona już ma swój odpowiedni wiek, to widać, ale to, co ona zrobiła dla nas i dla naszego gołębnika, no to się już chyba w historii nie powtórzy. Jaka jest historia z 557, że ona znalazła się w waszej hodowli? Historia tego gołębia jest taka, że Denis dostał prezent od hodowcy, którego nie znamy, nie wiem, jaka to osoba była. Była to starsza osoba. Denis jeszcze był dzieckiem i dostał jako prezent bon od hodowcy, żeby sobie tam dwa młode gołębie odebrał. Odebraliśmy ją i siostrę od niej. Siostra zgubiła się koło domu. Ona została i ona to wszystko zrobiła. Jest to samiczka, która jest z jej potomstwo, jej wnuki leciały 200 pierwszych konkursów, które możemy po prostu udowodnić na papierze. To jest nie tylko powiedziane, tylko możemy powiedzieć kiedy, z jakich gołębi i kto je leciał. Bo wyliczone to jest chyba z tego, co pamiętam, jak byłem poprzednim razem, z dzieci i wnuków chyba, jak dobrze pamiętam. Tak, dzieci i wnuki. Czyli to wylatały prawie 200 pierwszych konkursów. Tak, przynajmniej. I prawnuków. I prawnuków, tak, bo to były dzieci, wnuki i prawnuki. Prawnuki. I to nie mając jeszcze wyników od dużo hodowców, na przykład z Polski, bo tam też się dużo gołębi znajduje. Parę hodowców nawet się zgłosiło i powiedziało, że tam i ta z tego gołębia zrobiły pierwsze konkursy. No ale prawdę mówiąc, ja tego nie notowałem, bo to robił zawsze Denis. Dokładnie. Denis, ty czy masz swój najnowszy? Nie, a nie, to jeszcze nie ten gołąb. Nie, to jest ten numer 6. Też był
najlepszy samiec w oddziele, pierwszy as i należy on u nas do jeden z najlepszych rozpodowie. Jest półbrat do 655, mają ten sam ojciec, to jest połowa linia Febek i też będą dwa młode po nim na aukcję. Nawet trzy. Nawet trzy hodowcy akurat tego gołębia konkretnie, którego Denis trzyma w ręku, jego trzy dzieci pójdą na aukcję, a ja tylko dodam taką informację, że jest to jeden z takich waszych topowych gołębi rozpłodowych, co może ktoś powiedzieć, no ale przecież Tyson, przecież 655, tak, przecież 557, ale szóstka to jest gołąb, który jest może mniej gołębiem rozpoznawalnym, ale już dającym super, świetne gołębie. No numer 6 z rocznik 2014 jest jeden z naszych najlepszych rozpłodowie samców. On jest ojciec do 164, która zdobyła dwa razy pierwszy konkurs, 469, który był szósty najlepszy as w okręgu i co jest bardzo ciekawe, on jeszcze lepszy, te wnuki są jeszcze lepsze, bo 199, 200 i 3x7 są wszystkie matki i ojców do pierwszej asy w okręgowy. I co jeszcze jest ciekawe, Marioline numer 1387, 6 był parowany na Olympic Mariola, to jest późna samica, która jest matka do 280. 280 zdobyło 3 razy pierwszy konkurs i zaś jest matką do jeden z naszych najlepszych rocznów. To jest bardzo ciekawe, że bo są młode w aukcji i no, jest możliwość, że jeden z tych będzie jak no, siostra albo brat. Dobry w rozpodzie. Po Tysonie się nie da kupić gołębi, po 655 się nie da, po 557 nie da, 557 tak, się nie da. To tylko szóstka zostaje takim gołębiem, tak, który... Tak, no, szóstka jest no, też półbrat do 655. No, jest też pół ferbeku w liniu, to jest nasza druga, no, najlepsza linia. I jest bardzo dobry pokrzyżowany. Pokrzyżowany 557. Także to wszystko hodowcy, jakby spojrzeć, zostaje nadal w jednej rodzinie, bo jest 557, 655, no i Tyson to wszystko to jest tak, ta krewna, nadal tak, do szóstki patrząc. Także no, gołąb, który na pewno duży, ogromny ma również potencjał w waszej hodowli, w gołębniku rozpłodowym. Troszkę mniej znany gołąb. Tak, dokładnie, bo no, wszystkie patrzą na tym no, duże nazwisko i no, Tyson 655, bo są 557, tak, dokładnie. A tu nagle numer 6. Tak. Także hodowcy, na pewno się pojawi po szóstce trójka dzieci na aukcji. Denis, szykujesz teraz karmę dla gołębi młodych? Nie na młodych, ale też to należy do nasze myszowanie. To jest pokarm no, lekkostrawny na początek w tygodniu. To jest jeden worek z Bayersów, Zontiens Gelb i jeden worek z Van Robeysa, Relax numer 183. To one dostają, jak one zwracą z lotu. I do środa one dostają tak połowa na połowa z tym normalnym pokarm, a później one dostają ta podstawowa karma. A, i ty teraz to mieszasz pół na pół. Teraz jeden worek to są 25 kg, to są 20, to trochę więcej jest od Zontiensa. Mhm. Dokładnie. I tak to było, się tam widziałem, że przed chwilą z jednego brałeś, z drugiego i na zmianę. Tak. No i tak to wygląda.
Znajdujemy się w pomieszczeniu, które uważam, że jest jednym z najważniejszych miejsc w tym, na tej posesji, poza gołębnikami. Czyli miejsce, gdzie są hodowcy z Polski, bądź hodowcy z całego świata przyjmowani. Ale co to jest za dokładnie miejsce i jakie nagrody najważniejsze tutaj się znajdują? No, co to jest za miejsce? Jest to miejscem, gdzie spotykamy się tutaj z hodowcami, którzy nas odwiedzają, albo poruszamy tematy z ferajnu, ze związku, z oddziału. Po prostu spotkania, które się odbywają u nas z hodowcami, to odbywają się tutaj w tym pomieszczeniu. Jak chodzi o te nagrody, która jest najważniejsza, ta ściana, która się tutaj znajduje, to są nagrody, które były wygrane na szczeblu narodowym i regionalnym. Jest ich tutaj parę, jak widać. Z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Żeby to hodowcom przybliżyć z Polski, taka nagroda konkretnie jest dawana hodowcy za co dokładnie? Bo tutaj jest... Tutaj na przykład ta nagroda, jakbym mówił, 2013 żeśmy byli najlepsi w całym regionie. 2011 tak samo żeśmy byli najlepsi w całym regionie. Tutaj jest ze związku pierwsze miejsce z młodymi gołębiami 2013. Denis zdobył kategorię. Był mistrzem całych Niemiec. Tutaj jest najlepszy ptak w 2010 roku na szczeblu regionalny. Tyson tu jest. Tutaj 2013 była 16. najlepsza samica z całych Niemiec. Jest to siostra Tysona, można powiedzieć. Okej, okay, a największy, bądź może nie największy, ale najlepszy puchar utytułowany jakby tym sukcesem waszym, to który? Jest to nagroda, którą żeśmy dostali z gazetki De Dolf w Belgii. Byliśmy najlepszym gołębnikiem w całych Niemczech w 2016 roku. Tę nagrodę można wygrać w ten sposób na najszybsze gołębie poszczególnych lotów, typowane gołębie, i to żeśmy wygrali, i to nie jest tak łatwo wygrać, bo jeden lot, który typ jest zły, już się przekreśla wszystko. Tam jest jeszcze taki jakby podziękowanie z Chin, jakby tam można podejść bliżej, to od razu hodowcom z Polski pokażemy. Zresztą, panie Rolandzie, pan najlepiej opowie tą historię. No, tutaj żeśmy dostali podziękowania. Co tam dokładnie pisze, to nie umiem tylko przeczytać. 557 podziękowania, bo żeśmy oddali gołąbki do Chin. I tam zrobiły czołowe konkursy. I tutaj takie krótkie podziękowanie, żeśmy dostali SIN. Myślę, że wcale żeśmy się nie spodziewali, że kiedyś tam coś się odezwie SIN i podziękuję za te gołąbki, które tam były oddane. Ale jak widać, musiały dobrze lecieć, bo tak tego podziękowania by nie było. Dokładnie. Tutaj, jak jesteśmy tutaj w tym miejscu, to są pierwszy najlepszy młody w 2020 roku w mistrzostwie Portugal Derby. Co żeśmy dostali, no parę tu jest takich, dwa razy się to powtórzyło. Co prawda sezon 2022 się zakończył, ale jakby tej ogólnej listy podsumowującej wyników jeszcze nie ma. Sezon 2021, jak u was minął? No, to można już powiedzieć, bo to już jest rok temu, ale to był jeden z najlepszych sezonów, którego żeśmy mieli. Krótki przykład, tutaj jest lista z poszczególnych lotów. Pierwszy konkurs na 14 wkładań, 11 razy żeśmy mieli pierwszy konkurs. Zdarzyło się to pierwszy raz w historii naszego oddziału w Hamburgu i myślę, tak się to szybko nie zdarza. Średnia procentowa wyniku wkładanych gołębi jest 73,9%. To znaczy, żeśmy włożyli na lot ogólnie wszystkich 990 gołębi, zdobyliśmy 732 konkursy w całym sezonie. 73%. Jest to super wynik.
bo jak widać, taką średnią mieć po wszystkich lotach i tyle gołębi wkładać, bo nie wkładamy mało gołębi, wkładając tam 20-30 gołębi, to można tam mniej więcej taki coś zdobyć, ale też jest bardzo trudno. Krótko jeszcze tutaj, wszystkie mistrzostwa, jakie istniały, to żeśmy wygrali, zawsze pierwsze miejsce mamy tutaj. Oddziałowe mistrzostwo typowane, z rocznymi gołębiami typowane, z młodymi gołębiami. Ogólne mistrzostwo generalne, pierwsze miejsce. Najlepsza piątka z każdego lotu, też pierwsze miejsce. Mistrzostwo ze samiczkami, też pierwsze miejsce. Jedyne mistrzostwo, że żeśmy nie zdobyli, to ze samczykami, bo żeśmy żadnego gołębia samczyka nie wkładali, tylko samiczki. Bo nie lotujecie samcami? Nie, bo nie lotujemy. A co było waszą decyzją, żeby nie lecieć samcami? No, decyzja była taka, żeśmy byli zmuszeni, bo prawdę mówiąc, żeśmy super zawsze ze samczykami też lecieli, ale pracując na przezmiany, Denis nie mieszka tutaj już, tylko przychodzi, jak umie, to przychodzi i pomaga, że nie szło ogarnąć tej pracy odpowiednio, żeśmy przez to się zdecydowali tylko ze samiczkami. Ja tak i tak pracuję na trzy zmiany, to żona musi tak co drugi tydzień gołębie wypuszczać, wprowadzać do gołębnika, a ona też pracuje. No to tego czasu zbytnio nie ma. Robiąc coś, to robić jedno i odpowiednie. Dokładnie. Tak, tutaj jeszcze można spojrzeć, tu są najlepsze samiczki po wszystkich lotach, to pierwsze, czy w pierwszej dziesiątce mamy 8 z całego oddziału. Robiły 14, 13, 13, 12, 12, 13, 13, 12, 13. Było 32 gołębie, co zrobiły powyżej 10 konkursów. Prawie 50% wkładanych gołębi zrobiły dwusztelich. Z rocznymi gołębiami, ze samiczkami jeszcze lepiej wygląda. No to widać w pierwszych 24 gołębiach, 1, 2, 3, 7 gołębi. W pierwszych 24 gołębiach jest 7 gołębi obcych, a tak to są wszystkie nasze. Ale to są też gołąbki, które po prostu w tym roku tak samo dobrze leciały. Tyle można powiedzieć. No tak, to jest jeden z naszych najnowszych rozpodowy samców. Nazywał się Super Mirko. Jest jeden z najlepszych gołębi w Niemczech na daleki dystans. On zdobywał 5 razy pierwszy konkurs. Raz na 300, raz na 400 km na normalny program oddziałowy. I na dodatkowe loty był pierwszy od Paryż. To są około 750 km. Pierwszy też z Francji od Cézanne, to są 700 km. I pierwszy gołąb z Londynium, to są prawie 800 km. No i teraz myślimy, że on razem z jednym z naszych najlepszych samiców albo córki z 557, 655 będzie parowany i nie wiadomo, jak on te młode będą, ale najprawdopodobniej super lecą. Potencjał bardzo duży, tak. Ale jeszcze zaznaczmy, że wnuki tego gołębia są na wspólnym gołębniku Krakus. Tak, jeden wnuk teraz zdobywał na team Berends Werner 9 konkurs na krótki lot. Zobaczymy, jak one będą na finał. Czy będą na finał? Jest to bardzo nowy nabytek, ale z dużym potencjałem. Też zaznaczył, akurat też z Denisem rozmawiałem wcześniej. Jest to gołąb, którego odkupiłeś od hodowcy, który okazuje się, że wylatał tym gołębiem ogromny sukces na skalę Niemiec, bo wylatał tytuł prawie najlepszego gołębia Niemiec w dalekim dystansie, taki maraton typowo. Tak. Te konkursy były wszystkie z klubie w maratonie i odległości są to ciekawe, od 700 do 800 km i myślę, że... Czyli Paryż, Londyn,
i Zezan. Zezan, a Zezan to jest jakie państwo? Też z Francji. A to z Francji? Tak. A, okej. Okay. Także najnowszy nabytek, go, który nazywa się? Super Mirko. Super Mirko. Także hodowcy go, który na pewno nieraz jeszcze pewnie zabłyśnie. Mamy taką przynajmniej nadzieję. Tak. Samica o numerze 874 jest jedną z najlepszych samic, których ostatnich dwóch latach żeśmy mieli. W roku ubiegłym, 2021, ona sama zrobiła 3 pierwsze konkursy w jednym sezonie. I leciała 12 konkursów? Tak. I leciała 12 konkursów na 14 wkładań. W tym sezonie mieliśmy 13 lotów i leciała... Ile konkursów? Nie wiem. Nie wiem. Ja. Du sollst nicht solche Fragen stellen, was ich nicht weiß. Du musst vorher fragen und nicht zu viel, wenn du nicht weißt. Na gut, to ja powiedział ten początek. Ja, und dann kann ich irgendwie aufhören, weil du erzählst dann irgendwas und dann, ja, weiß ich ja nicht, was du willst. Dzisiaj jest czwartek, czyli w najbliższy weekend rozpoczynacie swój pierwszy lot konkursowy lotów gołębi młodych. I teraz pytanie, w jaki sposób przygotowujecie te gołębie, że sukcesy w przypadku lotów gołębi młodych w waszym wykonaniu są czymś standardowym? Co robicie? Jakie są szczegóły? Gdzie tkwi ten sukces? Po polsku to trudności. No, podstawą tego wszystkiego to jest wychowanie najpierw tych gołębi młodych. Rozpoczyna się to wszystko w gołębniku rozpłodowym. Mając odpowiedni materiał, można odpowiednie młode mieć później. Przygotowanie do tych lotów dla gołębi młodych, szczególnie selekcja, musi się odbywać od początku do końca, jak się to mówi. Bez selekcji nie ma wyników. Zdrowie gołębi młodych jest najbardziej podstawową sprawą, która jest. Wychowywanie gołębi młodych i prowadzenie tych gołębi młodych jest w pierwszym okresie, w gołębie będą przyciemniane, są przyciemniane. Później są doświetlane, teraz w tym okresie są doświetlane. Czyli odbywa się to w ten sposób, że światło w gołębniku jest do której godziny? Do 22 mamy światło w gołębniku i od godziny 5 rano, a później do 22 jest doświetlanie, do końca lotu, do ostatniego lotu. Tak się to odbywa. No, ja osobiście się spotkałem z takim czymś w wielu wybitnych hodowlach lotujących, między innymi też na loty gołębi młodych. Tak, myślę, że to jest podstawą tych hodowli, którzy po prostu bardzo dobrze latają, że w ten sposób przyciemniają te gołębie w pierwszym okresie, a później je doświetlają. Bo w tym wszystkim chodzi o to, że ten gołąb wstrzymuje to pierzenie. Tak, wszystko chodzi po prostu o pierzenie. Nie mając odpowiednich piór, nie można odpowiedniego wyniku zrobić. I to jest podstawa w tym wypadku. Jak można zobaczyć, bo stoimy tutaj koło gołębi młodych, to widać, że te gołębie wyglądają, mają takie upierzenie jak gołębie stare. Prowadzenie tych gołębi prowadzimy tak jak gołębie stare. Ta sama karma, to znaczy przygotowywania są tak jak w gołębniku dorosłych gołębi. Nie zmieniamy wiele, jedno co, po prostu karmienie w ten sposób, że trzeba tak karmić, żeby one nas słuchały, bo tylko przez karmę reagują te gołębie młode. Stare gołębie idą do gołębnika odpowiednio, obojętnie jakie się karmi. Ale młode gołębie tylko przez karmienie można to regulować. A jak z karmą właśnie? Jaka to jest karma? Karma jest, my mieszamy, mamy karmę podstawową, to jest karma lotowa. Z czterech firm mieszamy je razem i dietę z dwóch firm. I to dostają te gołębie młode. W pierwszym wypadku, w pierwszym okresie przed lotami karmimy 50-50% karmy lotowej i diety.
Ale podstawowa karma do tego, aż te gołębie wyrosną, to jest karma z Van Robeysa, numer 38, rozpłodowa karma. Dostawają to do parę tygodni przed lotami. Zmieniamy tylko tą karmę na tą karmę lotową, tak jak żeśmy stare gołębie prowadzili, żeby je przygotować na okres starszego lotowania później. Okej, okay. Denis, a dużo pytań po ostatnim filmie było od hodowców na temat tych orzeszków i sera. Jakie są to proporcje mniej więcej? To są dwa razy orzeszki, raz ser i dajemy do miksera i one dostają to każdy dzień, tak początek w tygodniu, tak 1 gram na gołąb za dzień i później jak jest, no, będzie ostry lot do 4 gram na gołębie na dzień. Czyli orzeszki ziemne i zwykły żółty ser? To jest gouda. Gouda. Też od Audi, Aldi, czy Lidlów. Okej. Okay. A teraz w trakcie sezonu też podajecie to codziennie? Teraz nie. Teraz nie. Tylko jak jest lot. Okej, okay, czyli teraz podczas lotów, ale w okresie przygotowawczym też chyba. Tak, tak. Czyli to musimy się uczyć. Żeby się do tego przyuczył, dobra? Okej, okay. A jeżeli chodzi o jakieś inne jeszcze takie ciekawostki względem przygotowania gołębi do lotów, macie coś takiego? Albo ile razy na treningi wywozicie? No, trening jest ważny, ale ja myślę, że jest jeszcze ważniejsze, że te gołębie młode są w koszu. W koszu za jeden noc, dwa noce pod rząd. Że one to się uczą, no, jak się nazywa? Po prostu uczą się i tak jakby w kabinie były. Dokładnie. Ciekawostka, tydzień w ostatnią niedzielę mieliście już jeden lot treningowy, ale to jest lot treningowy z tej samej odległości co od miejscowości, co będzie lot konkursowy pierwszy. Tak. Taka ciekawostka. I z tego lotu, no, było rewelacyjnie. Tak, no. Ale... w pierwszej minucie, no w 7 minutach było 120 gołębi ze 140 w domu. W pierwszej minucie 68 gołębi przyszło razem. Czyli to świadczy o tym, że no są przygotowane dobrze. Myślimy tak.